Jutro jest 1 listopada, święto zmarłych, więc dzisiaj przyszedłem odwiedzić mojego świętej pamięci ojca, żołnierza wyklętego Tadeusza. Tadeusz był w nielegalnej organizacji harcerskiej w Łodzi i chciał wysadzić pomnik żołnierzy radzieckich w 1948 roku. Niestety bezpieka go namierzyła, całą organizację też, i został tak skatowany, że całe życie na jedno ucho nie słyszał. Był stoczniowcem w Stoczni Gdańskiej, pracował imienia Lenina. No cóż mogę powiedzieć, ja nawet nie wiedziałem do końca, jak dopiero jak dokumenty IPN ujawnił, to się dowiedziałem, że ojciec był krótkofalowcem, chociaż miał skończone tylko 7 klas szkoły podstawowej. No zawsze słuchaliśmy razem Wolnej Europy, ale na temat tego, co robił w tamtych czasach, za bardzo nie chciał ze mną rozmawiać. Może się bał, że ja się wygadam z tym gadułą. No więc dzisiaj świętej pamięci zapalamy Tadeuszowi Ziębińskiemu, prawda, tutaj znicze, pomodlimy się. O, nie spali się. Zapalimy znicze. Najpierw biały, a potem czerwony. A to jeden, to tamten już był używany. Trzeba nowy zapalić. O. Pali się. To jest czerwony. Nie da rady jednym razem, ale zapalimy teraz drugi. No może od tego się da. Nie, nie da rady. Trzeba dać drugą zapałeczkę. Będziemy odpalać wstępny znicz. O, proszę bardzo, pali się. Dzisiaj nie ma wiatru, ładna pogoda. 31 października mamy. No jutro będą tu tłumy zapewne. Tłumy ludzi przyjdą do swoich zmarłych. Taka polska tradycja, prawda? Więc tutaj chowamy ten znicz. Jeden się świeci i drugi. No proszę bardzo, już się palą. Wieczny odpoczynek dasz. Zobacz, Panie, Święto Chrystusa, niechaj mi świeci na wieki. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a Święto Chrystusa, niechaj mu świeci na wieki. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a Święto Chrystusa, niechaj mu świeci na wieki. Ojcze, no, dziękuję Ci, żeś mnie całe życie prowadził do dorosłości dalej. Dziękuję Ci za wszystko. Ojcze nasz, który się w niebie, święci imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ojcze i Syna i Ducha Świętego. Amen.